Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy dzień, w którym rozbierzemy ten oto silnik, który przyszedł na remont. A jest to silnik, zaraz zobaczycie jaki. Fajny mam dywan, wiem, dzięki. Ale na zimowe. Na zimowe czasy jest spoko. Standardowo w tych silnikach trójeczka pada. Czasem dwójka, jedynka też się zdarza. Czwórki rzadkość. Tak, już widać. Czyli silnik MRF 140. To gdzieś tu podobno były nowe uszczelki. Są i uszczelki. I więcej nie ma. Także w tym odcinku rozbierzemy sobie silnik. Sprawdzimy, co mu dolega. I zamówimy odpowiednie mu części, a potem jeżeli chcecie składanie z tego oto silnika, to dajcie znać w komentarzu i wtedy się zrobi składanie. Dobra, więc zainteresowane osoby zapraszam do oglądania. Także coś tutaj wam nagram, zobaczymy jak to wszystko. Trójka padła, ale na pewno trzeba będzie zrobić jakieś tam, bo oprócz skrzyni to na pewno trzeba będzie kupić jakieś pewnie rolki, nie rolki, pewnie i uszczelniacze zaworowe. Tu jest szóstka, tu jest dziesiątka. Dobra, Andrzej. Więc zobaczymy. Śruby niedokręcone. Nie wiem czemu. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany remontem takiego silnika lub innego, tu na przykład jest Honda CBF 125, to po prostu zapraszam do kontaktu. Dobra, ja sobie tutaj rozbiorę takie rzeczy, chłodnicę, kruciec ściągnę, zębatkę odkręcę, kopnik i zabieram się za rozbieranie. Standardowo zaczynamy od góry silnika. Trochę to brudne wszystko, ale to nic. Potem się wszystko umyje.
Podobno tutaj góra była remontowana. No zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. Się okaże. Mamy taki klucz jak 9. Nawet jest. Powiem wam, że KTM-a nie mogę skończyć, bo kurde, każdy chce jakiś remont. Zawsze tak jest. Dobrze, że jest zima, bo jakby było był sezon, to masakra. Dobrze, co my tu mamy? W miarę spoko, ale głowicę i tak rozbiorę na wymianę uszczelniaczy. Zawory dotrzemy, zobaczymy w jakim stanie będzie wałek rozrządu. No i się wszystko zobaczy, co i jak. Cyk, tutaj roleczka. Rolka do wymiany z tego co widzę. Cylinder lekko przytarty, ale nie jest źle. Lekko przechonujemy i będzie git. Także spoko. Zabezpieczenie wyciągniemy. Tłoka nie będziemy ruszać, sprawdzimy jeszcze ten na pierścieniach zamki, ale rolkę trzeba wymienić na pewno, rolka cylindra, tak? Tak, tutaj trzeba adapter do chłodnicy kupić ze śrubą, rolka, cylinder, no i po kolei sobie zapisujemy co i jak wygląda, no i jest git. Dobra. Po kolei magneto i skrownik. Generalnie możecie polecić jakieś zakrętarki akumulatorowe, coś tego typu, bo mam w planach sobie kupić. I no i zobaczymy, tutaj magneto jest w miarę git, tutaj coś się kiedyś wydarzyło w środku, nie wiem czy to widać, czy tego nie widać, no ale tak. I tutaj są te śrubeczki nieszczęsne, które tak bardzo wielbimy odkręcać.
Nie, to ten, co przyszedł wczoraj. To jest bardzo to druga? Tak. No i będziesz go montował? Aha. Był po tej układa ATV 120-140. Młody jak zwykle, kurwa nic. Tylko ojciec musiał radzić. I pół roku gwarancji chce. Co? Pół roku gwarancji. No i co mu powiedzieć? Mówię, że na tych karterach co to było, to nie. Nie ma opcji. Mówiłem, że lepiej się opłaci kupić nowy silnik, nie? Ale nie, to nie, no kurwa. Ale pieniądze ci zapłacili. No tak. Generalnie tam nie powinno nic pierdolnąć, nie? Bo było zrobione tak, jak ma być. Jak będzie się sprawdzał olej, jak będzie się regulował zawory, to będzie chodzić wszystko. A jak będzie ino upierdalanie bez serwisu, bez niczego, kurwa, bo olej się z wodmy leje, patrz, widziałeś takie rzeczy? Ale musi być wiewany olej chyba. No, podobno nie było. A czego z wodmy się leje, a nie z tego? Jebane. To nie tak mało wcale, ci powiem. No i pokaż ten króciec. Ten. No i tutaj się gaźnik zmieści. Plastyk. No ale czy się w głowicy zmieści? Nie wiem, zaraz zobaczę. Jest wyżej od... Powinno się zmieścić, wiesz? To tam gwint naprawi, bo tu jest spierdolony wyższe, wiesz? No powinien się zmieścić. No, to będzie git, no. A Airbox wejdzie. Wejdzie. 70 zł chyba takie, albo 80. No, nie daje 80. No pokazywał mi kiedyś. Za głupi króciec. Kawałek ameliniem. No zaraz po te Hondy ma przyjechać też. Citron. To jest typowo 140, nie? To tak. A weź tłumacz ludziom, a ludzie swoje i tak. W sensie? Może było drutowane wcześniej, no to... To jest najgorsze, co może być, poprawki po kimś. A mówisz o tym? Nie, o tamtym, co sobie wzięli, nie? Trzeba by do Konrada podjechać, tę myjkę zobaczyć. Bo jest za 1400 gdzieś tam. Godzina drogi jest. Ktoś sobie pojebał nakrętki, kurwa, gościu.
Nie te, co tutaj mają być. No generalnie ta nakrętka powinna być tu, a ta tutaj. Ktoś coś źle założył, to mogło trochę sprzęgło do dupy działać, podejrzewam. Dalej nakrętki? No, nie ta co ma być w tym miejscu. Podkładki są, to jest plus. Nie jest źle. To tak samo jest, jest git. Cyk, cyk, cyk. Uła, to co to się stało? Sie? Jakieś magiczne podkładki ktoś tutaj dorabiał. Ten woreczek z tymi, to gdzie on jest? O, w tej lewej szufladzie tam. A po co? Ja tutaj nie czuję takich rzeczy. Nieważne. Filtr spoko. Podkładki brak. Ani tu, ani tu. Tu kurwa też podkładek nie ma. Ani jednej, ani drugiej. To kurde nie tak ma być. Jakiś tu był Janusz. Chyba rzeźnik kurwa, nie. To niedokręcone. Pewnie gwint tu nie ma. No tu jest skrzynia jakaś 1, 2 czy 4 kurde. W sensie, że nie jest wszystko do góry, tylko jest jedynka na dół, reszta w górę. Jakiś inny wybierak jest założony, widzę. Ciekawy jestem, czy to działa. Działa. Bardzo mnie to interesuje. Dobra, to jest git. To wszystkie kręciki trzeba wyciągnąć, bo tu zginie. I odkręcamy go na pół. I wszystko będziemy wiedzieć. Dobrze, Andrzeju. Daję wkrętarkę.
akurat rozbierę, on sobie przyjedzie po ten silnik i git. I będzie Lux Git Malina będzie. Ciekawie ten, czy podkładki są na skrzyni. Tu jakaś inna podkładka jest wsadzona. Fajnie, fajnie. Bardzo dobra robota. Wow. Czyżby miał luzy? Taki się wydaje. Dobra, pan, pokaż skrzynię. Co się wydaje? A, lekkie luzy mógłby mieć, ale... Realnie ten... Wodziki spoko. Tutaj w dwóch podkładek jedna jest, nie tutaj to trzeba. Dwóch podkładek nie ma. Trzeci bieg. Ale nie wiem, co się działo. Trzeci to jest to. Tu jest całe wszystko. I trzeci to jest tu, czyli nasz pacjent. Wszystkie tryby ma całe. Ale. Więc podkładek nie ma. Dużo znaczy nie ma. Tu nie ma jednej pomiędzy tymi dwoma trybami, no i na górę nie ma jednej podkładki, a to prawdopodobnie szło na wałek od tego akurat, nie, ale no dobra, ale nie ma tych, czyli tutaj nie ma dwóch podkładek, tu nie ma dwóch, tam nie ma jednej, więc pięciu podkładek brakuje. Dobra, więc tyle na tą chwilę. Dobra. Pompa git. Dobra. Tak czy tak. No na przykład taką myjkę, nie? Jak tam jest ten, to wziąłbyś takie kartery, spryskał se dimerem, nie? Poczekałeś, byś chwilkę i kurwa myjesz, nie? Nawet zimną wodą. Ale nie wiem, czy tam się wpina powietrze, czy pompa robi kurwa ciśnienie, ale skoro jest zaworek, w którym można zamknąć ciecz, więc musi być powietrze jakieś. No. Dlatego kurwa chciałem jechać zobaczyć, nie?